Tomasz Płudowski, amerykanista. No właśnie, miło, dzień dobry, powiedz nam, jak to jest z tą Melanią. Czy ona jest szczęśliwa, czy ona jest nieszczęśliwa? Jaki to jest, czego się dowiedziałeś z tej książki? To jest filozoficzne pytanie. No, czy można by zapytać, czym jest szczęście w ogóle? Czy my w ogóle idźmy w to, proszę. Co za gość. Myślę, że to jest dość subiektywne jednak. Tak, czy w ogóle możemy być szczęśliwi? Jak Melania tylko definiuje bywamy szczęście. Szczęśliwi w niektórych momentach. O, jeszcze. No i co możemy wiedzieć o innym człowieku, jeśli tak naprawdę do końca nie znamy siebie, prawda? Dokładnie. No, czy ale myślimy, bardzo lubimy teraz ocenić. Nie wiem, czy gasimy temat, czy właśnie się rozwija. Tak. No ja tak? Ale to może zapytam jeszcze tak. To jest chyba najbardziej nieznana pierwsza dama, bo to rzadko się zdarza, żeby pierwsza dama Stanów Zjednoczonych w tej epoce współczesnej w gruncie rzeczy a tak mało wywiadów udzielała. No Michelle Obama to jeździła samochodem i śpiewała karaoke. A Melania jest cały czas gdzieś na drugim planie, prawda? Znaczy mało wiemy o drugim człowieku, ale tak mało jako Melanie, to rzadko o kim wiemy. No ona rzadko występuje, są różne powody, żeby tak było. Myślę, że na niej czuje się tak swobodnie w Stanach Zjednoczonych, dlatego że to jest jednak, ona jest drugą damą, pierwszą damą w historii Stanów Zjednoczonych, która nie urodziła się w Stanach Zjednoczonych i mimo, że pojawiła się tam w wieku chyba około 20 lat, no więc miała czas, żeby się przyzwyczaić do tej kultury, nauczyć języka bardzo dobrze, to jednak słychać dosyć taki ciężki akcent. Ale trzeba przyznać, że zna w ogóle 5 języków, między innymi włoski i francuski, więc jest osobą wykształconą, nie tak może wykształconą na standardy amerykańskie, jak na przykład Michelle Obama, nie ukończyła jednej z najlepszych uczelni Ligi Bluszczowej, ale jest na pewno osobą, która wiele osiągnęła. Może czuć się pewnie w swojej dziedzinie, została modelką międzynarodową, zarabiała na siebie i pojawiała się na okładkach różnych czasopism i w mediach na lata, zanim poznała Donalda Trumpa. W związku z tym ona miała karierę, ale ta kariera była ograniczona do tej dziedziny takiej powiedzmy modowej, więc ona może czuć się niezbyt pewnie w środowiskach, nie wiem, politycznych czy pewnych elit takich intelektualnych, dyplomatycznych. Do tego może nie być specjalnie przyzwyczajona i rzadko udziela rzeczywiście wywiadów. Myślę, że w dużym stopniu chodzi tutaj o ten akcent, który jest dosyć silny i jej rolę przejmuje tutaj Iwanka. I tak wcześniej już było w kilkunastu przypadkach, że często jeśli powiedzmy pierwszej damy nie było, albo była chora, albo była po prostu prezydentem był wdowiec, albo w podobnych sytuacjach jakaś inna kobieta z jego otoczenia pełniła tę rolę. Ale ona rzeczywiście jest bardzo słabo znana i nawet co trzeci republikanin mówi, że tak naprawdę nie wie wystarczająco wiele o niej, żeby wyrobić sobie opinię. Ale też jestem ciekawy, czy zdarzało się wcześniej, że pierwsza dama tak poprawiała swojego męża, albo tak ostentacyjnie pokazywała mu niezadowolenie. No, nie przypomina sobie Nancy Reagan albo Barbary Bush, kiedy Donald Trump próbuje tak, złapać za rękę, no przepraszam, tak. Zabieraj tę rękę tam. Potem tak stacje telewizyjne na całym świecie pokazywały to, prawda? Powiedzieć. Albo on nie położył ręki na sercu przy śpiewaniu hymny, ono jemu tak łokieć, tak dawaj tę rękę tam. Więc potrafi pokazać jakby swoje zdanie. Ja bym powiedział, że ma, jak patrzę na nią, to mam wrażenie, że ma się tak czytając z języka ciała, że ona ma silną osobowość, że potrafi postawić na swoim. Mimo, że to ona jakby oceniana jest w ten sposób, że wpasowuje się w taki dosyć tradycyjny model relacji. To znaczy on jest tym samcem alfa, który ona jest określana jako taka żona trofi, czyli bogaty starszy mężczyzna, który no, ma już trzecią żonę, młodą, atrakcyjną i ona ma stanowić o jego wyższym statusie społecznym. Tutaj w socjologii wiele jest na ten temat badań i w ten sposób ona jest często widziana, ale ona nie jest tą taką bierną kobietą, która jest uciśniona. Wydaje mi się, że ona ma rzeczywiście, sądząc po tych przykładach, o których tutaj pan mówił, ona ma silną osobowość i w tej relacji ona potrafi postawić na swoim. No tak, ale to są takie mikromomenty. Jeśli spojrzymy całościowo na to, co robi, a właściwie czego nie robi Melania, no to ten wizerunek nie jest też bardzo pozytywny, no bo jednak oceniamy ją głównie po tym, jak się ubrała. Powiedziałeś, że może nie być zainteresowana tym politycznym życiem, ale jednak pierwsze damy odnajdują się w społecznych różnych działaniach. Jest mnóstwo przestrzeni do działania i szerzenia dobra nawet dla osoby, która nie jest z narodowościowo amerykanką, a ona jednak właściwie, no nie chcę mówić brzydko, bo nie lubię tak mówić o kobiecie, ale głównie wygląda, tak? Nic o niej oprócz tego nie wiemy. No i właśnie to, co ty powiedziałeś o tym luksusie, tak? O tym ociekaniu jednak mimo wszystko luksusem, pokazywaniu się w bardzo bogatych markach, nie byciu ona blisko przeciętnego założyła człowieka. Założyła płaszcz, który kosztował więcej niż średnia roczna pensja amerykanina. Pytanie, czy to jest odwaga, czy to jest jakiś rodzaj braku empatii, czy no nie wiem, jak ty to widzisz?
Znaczy, każda pierwsza dama miała jakoś swój projekt i rzeczywiście tutaj w tej dziedzinie Melania Trump jest najsłabsza. Jej poprzedniczka Michelle Obama zajmowała się projektem odchudzania dzieci, tak? Żona Ronalda Reagana na przykład walczyła z narkotykami. I Melania Trump tutaj widać, że niespecjalnie jest to zaangażowana. Zaczęła swoją kampanię, ale powiedzmy to był falstart, prawda? Be best nazywała się ta kampania, więc już zaczęły się uwagi, że to jest niegramatyczne, powinno być be the best, prawda? Że tak naprawdę ona niezbyt wiele zdołała osiągnąć. Jeśli chodzi, nie ma w tym serca po prostu i rzeczywiście coś w tym jest. To... Czy my z tej książki dowiadujemy się czegoś nowego? No właśnie oprócz tego, o czym powiedzieliśmy, tego wizerunku... Dowiadujemy się takich różnych plotkarskich rzeczy. To nie jest książka, która by zainteresowała, powiedzmy, osoby poświęcające swoje życie, nie wiem, dyplomacji albo stosunkom międzynarodowym. To jest kwestia pewnego tła, otoczenia, otoczki prezydenta. Dowiadujemy się intymnych detali z ich życia. No i czy nie jest interesujące? Ale interesujące. Ciekawe jest to, że dowiadujemy się pewnej nieintymności, no bo to, że na różnych piętrach mieszka prezydent, tak. Pierwsza dama, to już nie, że w pokoju obok śpi, jak Hillary Clinton z mężem po słynnej awanturze, ale no właśnie, w ogóle nie dzielą sypialni? To dość przełomowa informacja. Ja nie chciałbym oceniać życia innych. Wydaje mi się, że my niewiele możemy wiedzieć, nawet jeśli przeczytamy kilka książek na temat tego, dlaczego... Na przykład, psycholog umarł z głodu, jakby nie oceniał życia innych. No ale zgodnie z zasadami psychologicznymi w Stanach Zjednoczonych... Akceptujemy ludzi takimi, jakimi są. Do pewnego stopnia, no ale ile my możemy, nie oceniamy innych na podstawie tylko tego, psycholog nie powinien, to pani wie o tym, prawda, czy wiesz o tym bardzo dobrze, że nie można oceniać kogoś innego, nie porozmawiawszy z nim jako psycholog, tak? Nie można wydawać na odległość, jakby czynić jakieś diagnozy psychologiczne. Ale to zapytam ja bym nie oceniał, dlaczego oni ze sobą nie śpią w tym samym pokoju, czy ale obok jest to siebie. Wiedza, o której debatuje cała Ameryka. Ale zapytam tak. Jednym z atutów Aleksandra Kwaśniewskiego w kampanii wyborczej, kiedy po raz drugi walczył o urząd prezydenta, była Jolanta Kwaśniewska. To na pewno. Tak. To się zdarzało też i Obamie, i wielu amerykańskim prezydentom. Czy dla Donalda Trumpa Melania Trump jest atutem przed kolejną kampanią, czy trochę wyjątkowo nie wnosi akurat nic do uwielbienia Amerykanów dla niego, albo braku tego uwielbienia? Ja myślę, że gdyby ona miała, czy mogła więcej wnosić, to byłaby już wykorzystana na wczesnych etapach. Ona wystąpiła kilka razy, między innymi na konwencji, tak jak jest to w zwyczaju. Tutaj też był to falstart, dlatego że oskarżono... Pojechała cytatami. Tak, no powiedzmy, że te cytaty były bardzo rozbudowane, to znaczy autor tego przemówienia, no bo oczywiście nie ona je pisała, po prostu splagiatował całe fragmenty przemówienia Michelle Obamy. W związku z tym to też nie przyczyniło, nie pomogło Donaldowi Trumpowi. Gdyby ona mogła pełnić tę rolę, to by już pełniła. A widać, że Donald Trump ma taki pomysł, żeby to Iwanka pełniła tę rolę, dlatego że też pomoże jej później w następnej, powiedzmy, w karierze w przyszłej. Tak? Chodzi tutaj o biznes, o relacje, o kontakty i to Iwanka pełni tę rolę, a nie Melania Trump. Czyli pierwsza córka, nie pierwsza dama. Pierwsza córka, nie pierwsza dama. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy.